Już dzisiaj o 21.30 trzeci odcinek serialu Usta Usta. Trzy pary ust na naszej kanapie. Paweł Wilczak, który ma największe szczęście, bo wrócił na plan serialu po 10 latach i od razu otoczyły go piękne panie. No lepiej niż James Bond ma nasz bohater, a piękne panie i kompetentne i wspaniałe to Anna Czartoryska-Niemczycka i Wiktoria Filus. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy w związku z tym, że Paweł ma, powiedzmy, największe doświadczenie w tym serialu, najdłuższy staż, czy on był dla was takim przewodnikiem, mistrzem, ciceronem, pochodnią? Z gredem. Starym i okrętem. I podsumował od razu. Czy to on was troszeczkę w ten klimat wprowadzał? No zwłaszcza ciebie, bo jak zaczynał się serial, to ile ty miałaś? 4 latka? 5? No, trochę więcej. No to było dla mnie takie trudne zadanie faktycznie, no bo oprócz tego, że Paweł jest doświadczonym aktorem i cieszyłam się, że będę z nim współpracować, to jeszcze w ogóle wchodziłam trochę tak, jak się wchodzi na imprezę, kiedy się nikogo nie zna, że wszyscy się tutaj znają, wszyscy się lubią, a ja muszę się jakoś dopasować. No to ta banda... siebie też polubiliśmy. To od razu. Pierwszy raz to usłyszałaś. A czy ta banda była życzliwa i przyjęła was z otwartymi ramionami? No tak, no byli życzliwi. Mów prawdę. No mówię prawdę, chociaż miałam pierwszy taki dzień dosyć wymagający, bo zaczynaliśmy od bardzo trudnej sceny, o której jeszcze nie mogę powiedzieć, ale wymagała ode mnie naprawdę dużego skupienia i już znajomości postaci, umiejętności aktorskich oczywiście. I to było trudne, stresujące, dopiero później z czasem jakoś się przyzwyczaiłam. Aniu, ty byłaś fanką serialu? Byłam wielką fanką serialu, oglądałam go 10 lat temu z zapartym tchem i było to moje skryte marzenie, żeby kiedyś w nim zagrać. Z powodu Pawła, czy z powodu... Z powodu wszystkiego, z powodu aktorów wspaniałych, materiału, atmosfery, no wszystkiego. No dobrze, usłyszałaś, że serial wraca i przypuszczałaś, że będziesz w nim grała? I to sąsiadkę. Ja się dowiedziałam, że serial wraca od mojej agentki, która do mnie zadzwoniła, żeby mi powiedzieć, że jestem zaproszona na zdjęcia. To najmilej jak mogło być. Tak, radość była podwójna. Czy Pawle możesz zdradzić nam parę szczegółów dotyczących rozwoju akcji w następnych odcinkach, tak żeby nie mówić kto zabił, ale żeby jednak naszkicować jakieś ramy? Nie. Dziękuję bardzo. Jednak jesteś z Gretkiem. No, posłuchajcie, to jest tak, że ta seria jest przede wszystkim oparta na takich relacjach przyjacielskich, tak jak 10 lat temu to było takie, tak buzowało. Zawirowania miłosne. Tak, tak, dokładnie. To tutaj już tak wszystko jakby osiadło na tej płaszczyźnie przyjacielskiej. I chyba fajnie, bo ośmielam się stwierdzić, że to jest takie bardziej, bym powiedział, wyważone, daj Bóg, mądrzejsze, ale też no, nieprzewidywalne, bo jak to wiadomo, w uczuciach i w miłości, i w relacjach jest dosyć trudno. Łatwo było, Paweł, znowu wrócić do tej samej grupy aktorskiej, która grała bohaterów? Czy jest to miłe i przyjemne spotkanie, jak spotkanie po latach? Absolutnie, to jest też tak, że jak żeśmy się spotkali, to właściwie ten team jest taki sam. No nie ma Magdy, ale my oprócz tego, że lubimy razem pracować, to się generalnie lubimy. Ja myślę, że to też jest bardzo pomocne. Niektórym się wydaje, że aktorzy w serialu dają z siebie mniej niż na przykład w teatrze czy w filmie, bo jest to trochę praca na taśmie, tak? Ten serial jest realizowany przez wiele dni, wszystko dzieje się troszeczkę szybciej niż choćby w teatrze na próbach. Czy to jest prawda? Czy rzeczywiście można zagrać trochę na automatycznym pilocie? Czy będąc w serialu nie ma taryfy ulgowej? No, myślę, że tutaj jest taki materiał, że nie za bardzo możemy sobie odpuszczać, bo to jest taki serial, w którym jest bardzo... No, wycięte są wszystkie sceny o parzeniu herbaty i o tym opowiadaniu sobie nawzajem, co się wydarzyło. Tylko my wchodzimy bardzo od razu w sam środek akcji i w takie w ogóle przełomowe momenty w ludzkim życiu. Więc właściwie każda scena, którą mamy do grania, zawiera w sobie jakiś problem aktorski i jakąś... I też jest bardzo wiele sposobów, w jaki można do nich podejść, więc to jest fajna, bardzo taka satysfakcjonująca praca. A poza tym to jest coś takiego, jeżeli mogę powiedzieć, że no, serial się rządzi innymi prawami, film się rządzi innymi, te punkty ciężkości są inaczej rozłożone, ale ja bym, broń Boże, nie mówił, że coś jest łatwiejsze, coś jest trudniejsze, to są po prostu, trzeba używać innych jakby rozłożeń tych
tych punktów ciężkości przestrzegać i trzeba absolutnie dawać z siebie wszystko. Kiedy był na naszej kanapie Paweł Małaszyński i rozmawialiśmy o Magdzie M. akurat, powiedział, że on bardzo się poważnie zastanawiał, czy się dwa razy wchodzi do tej samej wody. To nie jest ta sama woda, Paweł, prawda? Teraz. To jest inna historia właściwie. Poza tym, że ludzie są dojrzalsi, ale zupełnie inne rzeczy są ważne dla waszych bohaterów. No jak ja powiadam, to jest tak jakby fajność tego pomysłu po tylu latach polega na tym, że no, nie musimy sobie doklejać wąsów, siwych włosów, bo one same wyrosły. U niektórych rzecz jasna, u was nigdy to nie nastąpi. U niektórych pozbyły się. Dokładnie, także to też pomaga jakby w takim, bym powiedział, prawdziwości opowiadania tej historii. I to jest bardzo fajne. Zapraszamy Państwa na usta o 21.30, ale też zapraszamy do sali samobójców, gdzie można zobaczyć Wiktorię. I to jest też jeden z jaśniejszych elementów tego ciemnego filmu. Bardzo mi miło. Zapraszamy Państwa na serial. Dziękujemy Wam serdecznie za spotkanie i życzymy kolejnych pięknych spotkań aktorskich na planach. Dziękujemy bardzo. Teraz oddamy głos, antenę Państwa w ręce Bartka Jędrzejaka, prawdziwego sztukmistrza telewizji śniadaniowej. No i żeby pochodził po linie, takie jest nasze marzenie. To nie jest on? To jest on.